dalsza droga. I właśnie o te kobiety mafii chciałam zapytać. Czy ta twórczość Patryka Wegi jest Ci bliska, Tobie jako odbiorcy kina, filmu? Lubisz filmy Patryka Wegi? Ja lubię kino, które wyzwala jakiekolwiek emocje, tak? Które nie zostawia człowieka obojętnym. Dlatego lubię też kino takie dosyć trudne, wszelkiego rodzaju psychologiczne i tak dalej. Tutaj nie mogę powiedzieć, że nie jestem fanką Patryka Wegi, bo jestem i obejrzałam ostatnich kilka filmów, oprócz Botoksu nie miałam jeszcze okazji. Wiem, jakie to jest kino, wiem, że jest to kino mocne, które jeńców nie zostawia i cieszę się, że mogłam być częścią tego filmu.